Powiedzmy, że mamy ogólny ciąg arytmetyczny, czyli ma on pierwszy wyraz, który oznaczmy sobie przez A. I co? I każdy następny wyraz ciągu arytmetycznego powstaje poprzez dodanie stałej liczby do poprzedniego. Ta liczba nazywa się różnicą ciągu arytmetycznego i zwykle ją oznaczamy przez R. Czyli A2 powstaje poprzez dodanie R do A1, A3 powstaje poprzez dodanie R do A2, czyli razem to będzie A plus 2R, znowuż dodajemy R. A4 to będzie A plus 3R. No i jeżeli chcemy wypisać wzór na AN, to zobaczmy. Czyli pierwszy w ogóle nie ma R, drugi ma, jest raz dodane R, trzeci dwa razy R, czwarty trzy razy R, no to N-ty to będzie A plus N minus 1. Trzeba N minus 1 razy dodać R. Czyli mamy tutaj n wyrazów ciągu arytmetycznego o różnicy r i pierwszym wyrazie a1. No i naszym celem teraz jest znalezienie wzoru na sumę tych wyrazów, czyli oznaczmy ją przez sn, czyli a1 plus a2 plus a3 plus an. No i może napiszmy jeszcze raz to sn, to będzie tak. A1 plus, no A2 to jest A1 plus R, może A po prostu, no A1 to jest A, A2 to jest A plus R, no nawias jest niepotrzebny, ale może postawmy go tutaj, żeby to było wyraźnie widać. Potem jest A3, czyli A plus 2R, no i trzy kropeczki. I jest n-ty wyraz a plus n minus 1 razy r. No i chcemy znaleźć jakiś wzór, który umożliwiałby nam szybkie w miarę policzenie tej sumy. No i można to zrobić na wiele sposobów, ale my tutaj wykorzystamy taką podstawową własność dodawania, która mówi, że wynik dodawania nie zależy od kolejności składników. Czyli napiszmy teraz tę sumę w odwrotnej kolejności. Prawda? To na pewno będzie ta sama liczba, czyli pod A napiszmy AN, czyli A plus N minus 1 razy R. To jest ostatni. Tutaj napiszmy przedostatni, czyli A plus N minus 2 razy R. Tutaj jest A plus N minus 3 razy R. Tu postawmy trzy kropeczki. A na końcu będzie A. No dobrze, i teraz popatrzmy na sumy takich, prawda? Tutaj mamy n wyrazów i teraz wykonajmy takie dodawanie, czyli dodamy jakby te dwie równości stronami i zobaczmy, co dostaniemy. Czyli tak, po lewej stronie dostaniemy 2sn równa się. No dobrze, i teraz zobaczmy, ile dostaniemy, jeżeli dodamy wyraz pierwszy do ostatniego, no to jest a plus a to jest 2a, no plus n minus 1 razy r. Dobrze, dodajmy teraz kolejne dwa wyrazy. Zobaczmy, ile wynosi suma tych dwóch wyrazów. No to co, to jest a plus a to jest znowuż 2a, i tutaj mamy co? Tutaj mamy r plus n minus 2 razy r, tak? Czyli co? Czyli mamy jakąś rzecz i dodajemy n minus 2 tej rzeczy, no to razem mamy ile? N minus 1, prawda? Czyli to możemy zapisać jako r razy 1 plus n minus 2, czyli po prostu r razy n minus 1, czyli to jest 2a plus n minus 1 razy r. Zwróćmy uwagę, że suma pierwszego i ostatniego jest taka sama jak drugiego i przedostatniego. Zobaczmy jeszcze tutaj. Wysumujmy te kolejne. No to co, znowuż jest a plus a, to jest 2a i potem jest 2r plus n minus 3 razy r. Aha, czyli znowuż jest n minus 3 plus 2 razy r, czyli n minus 1 razy r.
No więc chyba już widać, że pewien wzór się tutaj nam rysuje, pewna reguła, że jak będziemy dodawać te wyrazy tak parami, no to zawsze dostajemy tę samą sumę. No jeszcze sprawdźmy ostatni tutaj, czyli pierwszy i ostatni. No pierwszy i ostatni to myśmy już tu dodali, prawda? Tylko to, co jest tu na górze, było na dole i na odwrót, tak? Czyli tutaj i plus 2a plus n minus 1 razy n. No dobrze, to znaczy, że mamy tutaj, że dwa razy ta suma, prawda, mamy takie same składniki. No ile ich mamy? No tyle, ile mieliśmy tutaj wyrazów, czyli n. Czyli możemy napisać 2sn równa się n razy 2a plus n minus 1 razy r. No i dzieląc to przez, 2, otrzymujemy taki wzór, że suma n wyrazów ciągu arytmetycznego to jest n razy 2a plus n minus 1 razy r i podzielone przez 2. No dobrze, mamy taką sumę. To jest jedna postać tego wzoru, ale ten wzór możemy zapisać w troszkę innej postaci, takiej łatwiejszej do zapamiętania. No właściwie tak, widzimy, że sumę, każda z tych sum to jest po prostu taką samą ma wartość, prawda? No a co to jest ta suma? No ta suma to jest tutaj ta dwójka, to jest średnia arytmetyczna pierwszego i drugiego wyrazu, prawda? Czyli każda z tych sum jest średnią arytmetyczną pierwszego i, przepraszam, nie pierwszego i drugiego, pierwszego i ostatniego wyrazu. No i ich jest n, czyli możemy napisać to w ten sposób. 2a plus n minus 1 razy r możemy zapisać jako, no właśnie tak jak tutaj jest napisane, a plus n minus 1 razy r. No i co? A to jest a1. No a a plus n minus 1 razy r to jest an. Wobec tego to, co jest tutaj, to jest a1 plus n. I naszą sumę możemy napisać w następujący sposób, że to jest n razy a1 plus an przez 2. No i to jest druga postać tego wzoru, chyba łatwiejsza do zapamiętania, a mianowicie jak mamy n wyrazów ciągu arytmetycznego, to ich suma to trzeba wziąć średnią arytmetyczną wyrazu pierwszego i ostatniego, czyli a1 plus an przez 2 i pomnożyć przez n.